Telewizja Republika wita Państwa z Europejskiego Forum Przyszłości, które odbywa się na stadionie w Chorzowie. Tutaj mamy nasze mobilne studio i eksperta, który nam powie, jak ten stadion prawidłowo nazwać, pan Bartosz Kowalski, który jest dyrektorem generalnym stadionu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam z Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, ale w skrócie można powiedzieć Stadion Narodowy w Chorzowie. Można tak też powiedzieć. Tak też można. I bardzo dobrze. Dobrze, żebyśmy na Śląsku mieli takie centralne... Myślę, że Stadion Śląski jest takim miejscem, na którym odbywały się ważne mecze piłkarskie, ważne zawody lekkoatletyczne, więc to jest z pewnością Stadion Narodowy. Wiadomo, że Stadion Śląski stał się taką mekką lekkiej atletyki, ale spełni tą funkcję sportową, kawał historii, więc ten tytuł jak najbardziej prawidłowy. No chociażby 20 października 1957 roku i mecz Polska ZSRR, który wygraliśmy 2-1, ale to miało taki wymiar również politycznego, emocjonalnego odegrania się na Sowietach. Zgadza się. Albo mecz 73 roku, gdzie tutaj właśnie padł ten słynny przydomek Kocioł Czarownic. Tutaj ograliśmy ważny mecz, wygraliśmy z Anglikami i do tych zawsze czasów miło się wraca i mam nadzieję, że ta kadra, która gra dzisiaj, nawiązywać będzie do tych dawnych sukcesów i znowu będziemy się cieszyli z tego, że piszemy piękną kartę historii, jesteśmy mocni w świecie. Z Anglikami wygraliśmy całkiem niedawno, kto by się spodziewał. Zremisowaliśmy. No tak, ale to, ale to dla nas jak zwycięstwo. Patrząc na dzisiejsze czasy, to dla nas jak zwycięstwo. Dokładnie. Stadion Śląski przeszedł. Miał być wyremontowany na 2012 rok i wziąć udział w tym Euro. Nie wyszło. To opóźnienie było o dekadę. Zgadza się. Na pewno to opóźnienie miało wpływ na dalszy rozwój Stadionu Śląskiego, który został otwarty po tej przebudowie w 2017 roku. Ale patrząc na to, co się dzieje, staramy się ten czas stracony nadrobić. Myślę, że właśnie nadanie tytułu Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego jest właśnie tym kierunkiem takiego pobudzenia Stadionu Śląskiego do działania i w tym roku zorganizowaliśmy 4 wielkie wydarzenia lekkoatletyczne. Mowa o nieoficjalnych mistrzostwach świata w sztafetach, o drużynowych mistrzostwach Europy, gdzie tutaj nasi lekkoatleci zdobyli złoty medal. Oprócz tego memoriał Kamili Skolimowskiej, memoriał Janusza Kusocińskiego, więc to był najbardziej zapracowany obiekt na świecie. Wiemy, że mamy tą pandemię w tle i gdzieś tych imprez jest mniej, jednak my poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami. Byliśmy bardzo chwaleni zresztą przed igrzyskami olimpijskimi. U nas można było się właśnie przed tymi wielkimi zawodami przetrzeć i też prezydent Światowej Federacji Lekkoatletyki powiedział, że nasz protokół covidowy był na tyle skuteczny, że gdy on zostanie zastosowany właśnie na igrzyskach, to jest spokojny o to, że nie będzie żadnych problemów. No i tak też było. Dla nas to bardzo duże doświadczenie, ale też ogromna promocja dla stadionu, dla województwa, dla naszego kraju. Pokazujemy, że jesteśmy świetnymi organizatorami, że warto nam zaufać, że warto nam dawać szansę, ale Stadion Śląski to nie tylko obiekt sportowy, to obiekt wielofunkcyjny i myślę, że staramy się to pokazywać różnymi innymi wydarzeniami, bo można powiedzieć, że Stadion Śląski to największa arena muzyczna, to tutaj ponad 80 tysięcy osób możemy pomieścić na naszym obiekcie w trakcie koncertu. Cieszymy się świetną akustyką, ale również rozbudowujemy swoje centrum biznesowe i tutaj tego przykładem jest właśnie Europejskie Forum Przyszłości, na którym się dzisiaj znajdujemy. Kiedy pojawił się pomysł organizacji takiej właśnie imprezy jak Europejskie Forum Przyszłości i ile czasu zajęło Państwu przygotowanie się do niej? Tak naprawdę kilka ładnych miesięcy, można powiedzieć, że prawie rok tutaj zainicjował to wydarzenie marszałek Jakub Chełstowski. Wiedzieliśmy, że jako Stadion Śląski będziemy tym miejscem, gospodarzem tego wydarzenia. No i przez ten cały czas solidnie przygotowywaliśmy się do tego wyzwania, no bo jak wiemy, Stadion Śląski ma głównie domenę sportową, ale przez to, że zapoczątkowaliśmy rozbudowę tego centrum konferencyjnego, stworzyliśmy taki specjalny audyt naszego obiektu, który pokazał nam, gdzie ten jeszcze potencjał w tym miejscu drzemie i gdzie możemy go wyzwolić. Postawiliśmy na to, aby zbudować nowoczesne centrum konferencyjne, prawie 2000 metrów
powierzchni, modernizujemy obecne przestrzenie, bo wiemy, że ten biznes jest ważny. Wiadomo, mecze piłkarskie, zawody lekkoatletyczne, wielkie koncerty, to wszystko musi się odbywać w oparciu o biznes, no bo to są wydarzenia, które są wysokobudżetowe i na te wydarzenia trzeba zarobić po prostu pieniądze. I też musi mieć ku temu przestrzeń, aby te wydarzenia mogły się tu odbywać, aby ci organizatorzy wybierali to miejsce. I stąd też postawiliśmy na modernizację tych przestrzeni. To jest taki nasz cel priorytetowy. Pierwsze wydarzenie, właśnie Europejskie Forum Przyszłości, myślę, że to dla nas też duże doświadczenie, no bo na Stadionie Śląskim wcześniej tak wielkiego forum nie było, ale myślę, że patrząc po tym pierwszym dniu, dzisiaj jesteśmy w drugim dniu, można powiedzieć, że to miejsce do tego się nadaje. Jesteśmy z tego dumni, że mamy tutaj tak wspaniałych gości, mówimy o tak ważnych rzeczach związanych dla z regionem, z krajem, z tą transformacją, która obecnie się odbywa. I myślę, że to pierwsza, ale nie ostatnia edycja i na Stadionie Śląskim będziemy gościć tą imprezę, jak i inne, bo jesteśmy cały czas otwarci na nowe wyzwania, na nowe wydarzenia. Chcemy, aby ten obiekt żył cały rok. A na Śląsku macie dużą konkurencję, która również organizuje tego typu imprezy. Zgadza się. No, mówimy o MCQ, o Spodku, ale nie traktujemy tego może jako konkurencję, taka zdrowa rywalizacja oczywiście, bo wszyscy tutaj żyjemy na Śląsku, chcemy, aby ten region przyciągał wiele wydarzeń. Stadion ma swoje walory, Spodek ma swoje walory. Są imprezy, których na stadionie nie można zorganizować właśnie przez to, że to jest stadion, obieg otwarty. Są imprezy, które Spodek nie mógłby zorganizować właśnie przez to, że ma tą kubaturę zamkniętą i pewne ograniczenia. Tak więc staramy się uzupełniać, ale rozmów właśnie takich jak dzisiaj nigdy za wiele, więc zarówno i tam, i tutaj można o tym mówić. Najważniejsze jest to, aby Śląsk się rozwijał. Stadion Śląski jest własnością samorządu województwa śląskiego i z tego tytułu też chcieliśmy, aby właśnie Stadion Śląski był tym miejscem, to jest serce naszego województwa, aby tutaj o tych wszystkich ważnych kwestiach rozmawiać. Ale tak jak pan powiedział, jest to też wizytówka Polski. Sam pomysł powołania stadionu, zbudowy w tym miejscu to lata 30. Doszło do zakończenia projektu w latach 50., więc no, Chorzów i ten stadion wiąże się również z wolną Polską. Zgadza się. I dużo osób, które tutaj odwiedza ten obiekt, wiąże z nim wiele wspomnień, nie tylko ze Śląska, ale właśnie z całego kraju i z zagranicy. Tutaj odbywały się wielkie koncerty, wielkie emocje sportowe i chcemy do tego znowu nawiązywać. Chcemy do tego powrócić i chcemy właśnie, aby tutaj Stadion Śląski był takim centrum, aby tutaj to życie tętniło w pełni. I mam nadzieję, że na przestrzeni tego ostatniego czasu, ale patrząc na nasze plany na przyszłość, te nasze dążenia będziemy realizować. Warto tutaj wspomnieć przy okazji właśnie tej rozmowy, że za kilka lat, w 2027 i 2028 będziemy organizować drużynowe Mistrzostwa Europy po raz kolejny, ale również Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Tak więc bardzo potężna impreza i zaś ogromny potencjał promocyjny właśnie naszego województwa i naszego kraju. To w 2027, jak pan powiedział, a teraz, ponieważ jest to konferencja gospodarcza, to proszę o taką informację, ile osób u pana pracuje, jakie są mniej więcej roczne przychody stadionu. No, tutaj jest tak naprawdę ten obiekt, budżet jego składa się, jest wielomilionowy. Myślę, że około 30 milionów średniorocznie tutaj na ten obiekt tych środków jest przeznaczanych. Też wszystko jest oparte w zależności od tego, ile imprez się u nas odbywa. Ostatni okres był troszkę takim zaburzeniem tych norm właśnie przez to, że mamy pandemię koronawirusa i jednak wiele wydarzeń musieliśmy poprzesuwać, ale na pewno jest to podobnie jak Stadion Narodowy w Warszawie, obiekt, na który trzeba zwracać szczególną uwagę i nie jest to na pewno obiekt tani w utrzymaniu. I właśnie tego typu wydarzenia jak dzisiaj służą temu, aby obiekt zarabiał, aby obiekt żył i aby się dalej rozwijał, dalej rozbudowywał. Tak więc na dzisiaj tak to wygląda. Cały czas staramy się te nasze przychody pozyskiwać, zwiększać, więc myślę, że te kolejne duże imprezy, tak wspomniałem, one są za kilka lat i są przyznawane z dużym wyprzedzeniem, właśnie dają szansę ku temu, aby
ten potencjał biznesowy tutaj wyzwolić, aby te firmy, które też dzisiaj goszczą na Stadionie Śląskim, mówimy też o tym, że KSSE, czyli Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, świętuje swoje 25 lat i tutaj ten biznes dość poważnie się pojawia i to jest właśnie dobre miejsce na to, aby ten sport z tym biznesem się starł, aby ten obiekt tutaj pokazać i zareklamować i abyśmy tutaj mogli wyzwolić inne możliwe pola do współpracy, które właśnie się też będą przekładać na to, że obiekt będzie w jeszcze lepszej kondycji finansowej, ale dzięki właśnie tym finansom będzie mógł jeszcze więcej wydarzeń organizować. Dzisiaj, jak i przez te 3 dni, ponad 2000 osób będzie przez sam obiekt się przewijać. Tutaj jeszcze pan pytał o ilość osób, która pracuje na samym obiekcie, no to jest to ponad 60 osób, 63-64 osoby, które tutaj gdzieś na stałe funkcjonują i dbają o to, aby ten obiekt był dobrze utrzymany, aby był bezpieczny i aby przygotowywał wielkie wydarzenia. Plus oczywiście osoby, które pojawiają się, kiedy państwo organizujecie jakieś duże... To już może być nawet kilkaset osób, tworzenie specjalnych zespołów, różnych grup, od logistyki, bezpieczeństwa, sprzątania, brandingu. Tak więc tych obszarów do koordynacji jest dużo właśnie podczas wielkich wydarzeń, dlatego wtedy pod każde duże wydarzenie trzeba stworzyć specjalną grupę pod pewnym przewodnictwem, z podziałem na konkretne dziedziny i później te dziedziny realizują swoje zadania. Na końcu one właśnie tworzą jedną spójną całość i dzisiaj możemy to zobaczyć na przykładzie Europejskiego Forum Przyszłości. Zorganizowane według procedur. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, a może pan nie zna, ale pytanie takie. Były niedawno rozgrywki Mistrzostw Europy w piłkę nożną i żaden stadion z Polski nie został zakwalifikowany do tych rozgrywek. Ciężko mi tutaj mówić. Co pan myślał? Zawsze jest troszkę szkoda, że nasze stadiony tutaj nie zostały wykorzystane, bo patrząc na Euro, które odbyło się w Polsce, myślę, że pokazaliśmy, że jako kraj jesteśmy bardzo sprawni organizacyjnie. Tutaj jeszcze musiałbym dodać, że ludzie na Śląsku to szczególnie chwalą się i słyną z tego, że są bardzo pracowici, ale tak naprawdę myślę, że to nie jest czas stracony. Tych mistrzostw przed nami będzie jeszcze wiele i liczę, że nasze stadiony wtedy dostaną swoją szansę. I to jest prawidłowe podejście. Bartłomiej Kowalski, dyrektor generalny Stadionu Śląskiego, Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego. Pięknie panu dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo. A państwa zapraszam teraz na spotkanie z Marcinem Trześniewskim, który prowadzi Wolne Głosy za Granicą.